Hej wszystkim, z tej strony Charmin, witam was, słuchajcie, w mojej kuchni. Także na chwilę tutaj zatrzymałam, żeby wam powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo w tej grze każda sekunda się niemal liczy. Także, moi drodzy, jesteśmy w Cooking Simulator. Stwierdziłam, że pokażę wam trochę, jak gram. Jest to chyba 14 czy tam 15 dzień, także już trochę mamy za sobą. Dzisiejszym daniem dnia jest zupa, chyba jakaś tam, chyba tak. No ale dobra, chodźmy, słuchajcie, mamy fazę przygotowań, w której no... Tak jak się mówi, mamy przygotowanie. I o co, słuchajcie, chodzi w grze? W grze chodzi o to, że jesteśmy sobie restauracją. Tu mi się właśnie gotuje. Czemu tu się nie gotuje? Jeszcze troszkę. Tą cebulę zaraz wyjmiemy. Także no, moi drodzy, jesteśmy tutaj w mojej restauracji. Ja już tak troszeczkę, no pro nie jestem, ale coś mi tam idzie. No i dobra, co my tutaj mamy zrobić? Tu mamy mięso, tu mamy poszatkowane, tak na 30... Średnie te kawałki, no ale dobra, już trudno. Przydałoby nam się zrobić steka. No i tak, słuchajcie, jest to jedna z gier, tak, symulacji, tak, bo to tak ktoś po polsku mówi, w której oczywiście musimy sobie prowadzić naszą restaurację. Ja tu spojrzę, to jest sól, czarny pieprz, słodka papryka. Chyba tego było wszystkiego, bo 7, czarny pieprz. Także mamy sobie naszą, oj za dużo, mamy sobie naszą piękną, bardzo trudną do ogarnięcia restaurację. No i ludzi, którzy przychodzą, oczywiście zamawiają dania, znowu za dużo. I tutaj wszystko się liczy. Jak coś źle nasypiemy, to już ludzie są niezadowoleni, już na nas psioczą i tak dalej, i tak dalej. Także teraz sobie przygotowujemy wszystko, co jest nam potrzebne. Także dwa steki są, tu zupa do odgrzania jest. Bo już, słuchajcie, jesteśmy w takim jakby amoku, że niestety, ale musimy więcej rzeczy odgrzewać, bo to już się nie da rady, chociaż staram się nie, ale zupa to zupa, także to weźmiemy z powrotem, to weźmiemy i to weźmiemy, no i wyrzucimy, no a to już sobie zostanie. Tu mam jedną za dużo, kupiłam buraka, także będzie na potem. Dobra, tu mamy dwa mięsa, tutaj mamy... Tylko dwie rybki, tylko dwie. Ale dobra, bądź co bądź. Powinniśmy pokroić sobie na przykład dwa ziemniory, tak na później. Staram się, żeby to wszystko było jakoś poukładane na talerzach i tak dalej, ale wiadomo, średnio czasem to wychodzi. Chodź tu. To uznaję za najlepsze dla pokrojonych, nie poskładanych, okrojonych rzeczy, także wszystko sobie tutaj. Aha, no i dobra. Mamy ziemniora i pójdźmy po jeszcze jednego ziemniora. Nie wiem, czy tutaj się da jakoś kupować po dwa. Na razie chyba takiej opcji nie miałam. Także dobra. I teraz pytanie. Gdzie w tej mojej zagroconej kuchni podziałam nóż? Ogólnie, jakby tutaj do mnie sanepid wpadł, no to ja bym nie żała w ogóle. Dwa noże tu leżą. Dobrze wiedzieć na później. Także dobra. Pokrójmy sobie wszystko. Ja już trochę znam te przepisy, ale też... Czasem zapominam, także wyzbędźmy się tego. Teraz tu pokroimy. Jeszcze raz. No i na razie, słuchajcie, przygotowujemy się na nadchodzący dzień, który prawdopodobnie będzie strasznie ciężki. Tu mam sól, bo sobie tutaj ostatnio wszystko przesunęłam. Także każdy kawałek trzeba posolić. Nie ma bata, jak się zapomni soli, to oczywiście wszyscy na ciebie krzyczą, tak jak ostatnio na mnie. Także jedna sól, jedna sól, jedna sól. Także dobra. Te już mamy, więc można by je też wziąć na jakąś... O, tutaj weźmiemy sobie, żeby one już były gotowe. Jakby co, to potem się je wrzuci. No i te też. Hops, hops, hops. No i dobra, tu mamy pokrojone, tu mamy pokrojone. Jeszcze cytrynę by się przydało pokroić. Także chodź, cytryna. Na cztery. Także znowu idziemy. Jeżeli, słuchajcie, macie jakieś protipy co do tej gry. O nie, źle zrobiłam. Właśnie tak nie róbcie. To oczywiście ja wszystkie protipy przyjmuję, bo jak mówię, ja w tę grę gram sobie tak casualowo. Czytaj, nie jestem najlepsza. Dobra, weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie talerze. Położymy już to na talerzu. Tu niedobrze pokroiłam te cytryny. No już trudno. Dodamy sobie trzy listki, raz, dwa, trzy. No i mamy już zrobione, także to akurat jest, słuchajcie, na rybkę. Także jak rybka będzie, to my już jesteśmy gotowi. Tu w ogóle mi tutaj leżą te liście pietruszki. Dobra, Hanka, nieważne. Ryba jest, przynajmniej dwie. Ile my tu jeszcze mam czas? 57 sekund, to już niedużo. I czy ja wszystko mam? Zupa jest, ta też zupa jest. I... A, ta trzeba zrobić zupę, bo tam nam chyba nie
wystarczy. Także tu mamy jeszcze jeden kamyk. Coś leci. Dobra, co tu jest na tę zupę? Mamy tak, mamy rosół skóry 500 ml, sól dynia 1000, cebula 1200. Po cebulę mogę już iść, bo cebula jest zawsze 1200, także hono cebula. Weźmiemy sobie... Czy ty tą cebulę gdzieś wyrzuciłeś? Jezu stary, serio. Dobrze, kupię jeszcze raz. Nie wiem, gdzie ona się podziała. Także wskakuj tu. Trzeba kupić, słuchajcie, rosół skóry. Naprawdę tego się tutaj nie gotuje, o dziwo. No i to było co? 500. Także nalewamy oleju. Muszę patrzeć na ten licznik. Powiem wam, że gra jest strasznie fajna, ale kurde stresująca. Jeszcze ja nie mam pamięci do liczb, ani innych takowych. To już w ogóle. Dobra, była cebula i co? No właśnie. Dobra, restauracja jest otwarta, zaraz wjedzie pierwsze zamówienie. Mam tak, sól 20, dynia 1000. Dobra, sól 20. Oho, a nie mówiłem. Także tu odgrzewamy. O nie, ryba. Sól 20. Ja mam tu sól, już ją gdzieś zgubiłam. A tu jest sól 20. Tylko nie rąbaj po cytrynie. Nie cytrynie. Sól 20. I dynia 1000. Także tu dynię sobie pokroimy. Nie wiem, jak to dużo trzeba będzie jej pokroić, bo już nie pamiętam. Ostatnio wypadłam z rytmu, już grałam jakiś czas. Dobra, czekaj, teraz ją pokroimy. Będzie 992, no to prawie ideolo. Tylko ją chyba trzeba będzie jakoś pokroić jeszcze na inne kawałki. Dobra, czekaj, dynia. Ja tu bardzo malutki kawałek bym jeszcze pokroił. Mini, mini. Też chyba za duży. 50. No, ale dobra. Wrzucaj to, wrzucaj to, wrzucaj to, wrzucaj to. No jeszcze wrzuć to. No i dobra, mam, słuchajcie, zupę przygotowaną, ale teraz mieliśmy rybkę. Także rybę bierzemy tutaj. No i niestety ja byłam na tyle odważna, że postanowiłam sobie urozmaicić trochę ten przepis, co było błędem kategorycznym. No i teraz mam więcej rzeczy do robienia. Także tutaj są brukselki. Mam tylko jedne przygotowane, co mnie bardzo martwi. Jezu, Jezu, nie umiem to tego robić. No i dobra, to się będzie robić. Co tu tak? Aha, bo tak na zewnątrz tak niby szumi. Dobra, słuchajcie, tu się zupa odgrzewa, ta co bym chciała. Tak, to jest ta co bym chciała, to sobie odłożymy może tam. Także chodź tu zupko. No i dobra, trzeba będzie zaraz te brukselki ogarnąć znowu. Te brukselki to się chyba kupowało tu na dole, nie? Chodźmy z tym, no i znowu to będzie potrzebne. Tam coś leci za nami, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, brukselki są, trzeba będzie je na... O Jezu. Twarz zarąbłam. Trzeba będzie je zaraz przygotować. Ja tu patrzę, jak to się robi. Ładnie się robi. Musiała będzie się robić troszkę dłużej niż te inne. No i teraz tak, kochani. Tu mamy ten przepis i ja muszę zobaczyć, jak to jest. Skrop, mikstura, pokroj na pół. No to ja już pokroję na pół. Potem jest oliwa z oliwek, sos sojowy, ocet ryżowy. Oliwa z oliwek, sos sojowy, ocet ryżowy. Mamy oliwa z oliwek, to było 10. Także czekaj, tak. Za dużo. Sos sojowy 5. Dobra, 6 wyszło i ocet ryżowy też już jest. Także siop, jeszcze kawalątek. Dobra, to już się chyba zagrzało. Także to już zostawmy. Te bruksele tam tu sobie leżą. No i na razie, słuchajcie, mamy czas. Jeszcze czekajcie, czy mi się tu nie przypala. Jeszcze nie, ale zaraz się przypali. Dobra, to trzeba wyrzucić. Na razie, dobra. Wyrzucamy, zaraz to przyjdzie z powrotem. No i teraz tak, nóż. I trzeba je jakoś pociachać. No bo ja mogę tak po prostu tu i pociacham. No, pociacham tylko jedną. O, super, nie tak chciałam zrobić. Jedna się nie pociachała. Jeszcze to tu. No i dobra, powiedzmy, że to się zrobiło tak, jak ja to chciałam. I teraz wszystkie lecą tu.
I teraz siostrze. O, dobra, dobra, dobra. Strąg gotowy. Może pstrąga na razie możemy tu, a te brukselki też są gotowe. Pstrąga też i położymy. Nie mogę to położyć. Tutaj na razie położymy tu. Już mi brakuje miejsca w tej kuchni. Dobra, pstrąg jeszcze musi być zrobiony chrzanem. Także pstrągino, chodź tu. Potrzebujemy chrzan 5. Także ładnie. No i teraz tak. Gdzie ja miałam tę pokrojoną cytrynę? A tutaj, dobra. Mam cytrynę, słuchajcie. Mam pstrągę. I teraz zostały nam jeszcze te nieszczęśliwe, gdzie one są? Brukselki. Także brukselindro, ono tu. Okej, ile mam czasu? A jeszcze mam dużo czasu. Dobra, słuchajcie, na razie to zostawiamy. Zupę też już nalejemy. Tutaj będzie tam, tam będzie talerz. Także nalejemy sobie zupę. Tylko mam nadzieję, że ja nie rąbnę tego. No właśnie, nie chciałam tego dotykać. Także to na razie tu. Moja organizacja kuchni nie jest zbyt dobra. Także musicie mi to wybaczyć. No i dobra. Teraz lecimy z tym. I tutaj. I jeszcze jedna. No i zupa jest zrobiona z tego, co ja widzę. Odłóżmy to. No i pięknie. Także zupkę też już mamy przygotowaną. Odłożymy ją tutaj. Te skroplimy teraz tą zalewą. Znaczy to nie jest zalewa, ale no wiadomo o co chodzi. Także to siup. Czy tu jeszcze jest brudna ta blacha? Nie. Aha. No to jak nie jest brudna, to zarąbiście, zaraz ją tu gdzieś odłożę. Czy ja jej nie mogę odłożyć tu na dole? Nie mogę, no dobra, no to na razie leż ty tu. Cudno, to trzeba włączyć, żeby się niepotrzebnie nie robiło. To by mogło się już gotować, mogłoby. No bo to ma tylko 27. No mogłoby, no dobra. W takim razie. Nie to chciałam ugotować, to chciałam ugotować. Także to już się gotuje. No i muszę jeszcze zobaczyć, jak to tutaj jest. Się gotuje przez 90 minut, potem mamy zblendowane i śmietania 1500. Dobra. Czy ja już mogę to wydawać? No zupę mogłabym wydać. Także wydajmy zupę. Zobaczymy, co będzie kolejne. No i wydajcie. I teraz słuchajcie, jak wydajemy, to dostajemy punkty. Coś im się tu nie podobało. Zaraz sprawdzę, co. Uwagi gości. Za dużo soli. No dobra, trudno. Nie było tak źle. Ryba może jeszcze dojść. To się będzie gotować. Będzie się gotować. Teraz mamy barszcz. Barszcz. To ja miałam już chyba tu przygotowany. Także weźmy sobie. Pierwszy raz w ogóle z tego korzystam. Czy to możesz tak włożyć? I co? Tu się tylko jedną rzecz klikę. Dobra, medium. To nieważne. Chyba zrobiłam coś. Dobra, nieważne. Dobrze, że zrobiłam nowe. Dobra, nieważne. Coś mi nie wyszło. Może zupełnie, żeby z nim można. Kto to wie? Dobra, to niech to się robi w takim razie. No to u mnie to tak wygląda. Wszystko w ogóle się wala. Dobra, to się odgrzeje. To się. Czemu ty się nie robisz? Już dobrze. Czemu ty się nie robisz? Czemu ty się nie grzeje? Ja się pytam. Nie wiem. Dobra. Na razie nie wiem. Może zrobiłam coś nie tak. Tą rybkę też można by już wydać. Także chodź ryba. Pstrą bardzo ładnie. No i siup. Widzimy z tym cacuszkiem. No i co? Jak mi poszło? Tylko cztery gwiazdki. Oj. Co zrobiłam nie tak? Za mało, za mało. No ale jak za mało? Błędy w podgrzewaniu. Dobra, nieważne, nieważne. Nic się nie stało. O Jezu, danie smakoszowe ma tu zarobić. A czemu mi się to nie chce robić? Nie wiem.
O nie, moje najmniej ulubione skrzydełka. Prosto z żywopa ukraińska. Dobrze, dobrze, ja Może to trzeba było wcześniej w ogóle? Nie, dodaj do garnka. Gotuj przez 90 sekund. No to... Nie rozumiem. Dobra, bądź co, bądź, bądź. Zobaczycie teraz, jak się robi skrzydełka. Mamy tak. Masło kolorowane, tak? Kolorowane się mówi dobrze. 100 ml. Także masa. To jest mi rzadziej. No to nie, ale tu jest. Dobra. 100 ml. Lecimy z tym koksem. Jeszcze troszkę. O, troszkę za dużo, ale też się nic nie stało. Także to ma być przez 30 sekund. Także ustawmy sobie. Tutaj są tak zwane minutniki. Ustawmy sobie minuty na 30 sekund i włączamy. To się, no robi się w końcu jakiś bakbył. Dobra, to jest 30 sekund. No i co ja potem mam dalej robić? Potem jest. Dodaj do garnka sos barbecue 200, ocet winny 200 i miód 10, potem smaż to przez tyle. Dobra, skrzydełka z kurczaka mamy już zrobione. Także to musi się jeszcze chwilę zrobić. Damy temu jeszcze jakieś 4 sekundy. No i dobra. Ok, czyli tam był tak. Sos barbecue. Gdzie jest sos barbecue? Ok, sos barbecue. 20. To nie za dużo, żeby nie było. No 18, no kurde. Dobra, akurat 2. Dobra, to był sos barbecue i co? Sos barbecue i ocet winny, miód. Ocet winny, ocet ryżowy, a winny. Ocet winny, dobra, 20. Oliwka, za dużo. Już trudno. Ocet winny i miód 10, czyli miodzio, będzie miodzio. No dobra, będzie 8, trudno. No i to też przez 30 sekund. Także zostawmy sobie to, weźmy sobie to bardzo ładnie. Weźmiemy sobie tę blachę, co tu stoi. I musimy wziąć 4. Czy to jest 4? Czy to jest coś więcej? 4, dobra. Czekajcie, jakoś tak ułóżmy bardziej zgrabnie. Nie, to jest 5. No weź to jedno i wtedy już. Dobra. No i teraz to musi pójść na te tutaj. Tylko ja bym chciała. No, no, no. Gdzie to się niby wylało? No chyba nie na nie. No super. No ale dobra, już trudno. To weźmiemy. I to jest chyba też 30. Możesz to otworzyć, dziękuję. O, też rąbuł chyba. O Boże. Dobra, to jest ile? Chyba tam 30 sekund trzeba, nie? Smaż przez 30, smaż przez 20 sekund. Czyli tu zrobimy sobie na 10. I będzie jakoś. Tu prosty barszcz ukraiński trzeba już nalewać. Tam się zaraz wszystko rozgotuje. Teraz tak, jak długo musicie tu się smażyć, miśki? One się smażą przez 30 sekund. Tam pomiędzy się fajczy, bardzo dobrze. Także to przez 30 sekund. Czy to mogę odłożyć? Nie, bo to była ta blacha, która się nie dała. Dobra, leci tu. To włączymy. Tutaj. To jest takie kupony. To jest
Chyba za długo je trzymałam tam. No nic, trudno. Dobra, zupcia. Chodź, wydamy cię, bo ty masz już tylko minutę. Także zupę wydaj. Mam nadzieję, że tutaj się nie pomyliłam. Bo powiem wam, że robienie w tej kuchni i nagrywanie naraz jest ciężkie. Co ci nie pasowało? Co z tym barszczem ukraińskim jest nie tak? Za mało, za mało, za mało. Okej, następne była szybka zupa dyniowa. Także dobra, to idziemy. Idziemy, mam nadzieję, że ona jest ciepła, a tu nam nie starczy i dupa. Jest tu jeszcze coś? Kurde, nie starczyło. Dobra, ja to muszę zblendować, słuchajcie. Dobra, postawiło się chociaż. Blender, chodź tu. Musimy to wyciepać. Czemu nie zblendowałeś tego? Dobra, gotowe. Weź to rzuć na razie. I tu trzeba było dodać 150 ml śmietany. Także lecimy. Tam miałam tylko 50, także już nie będę kombinować. Dobra, 152 nie jest tak źle. Także dobra, to już jest. No i co? I to czy było coś jeszcze? Nie. No to w takim razie potrzebujemy tej chochli, tej takiej mniejszej i musimy stąd wziąć 50. Także dodamy tutaj 50 i jest gotowe. Także lecimy. Możemy to już wydać. O matko, do ciebie. A to był ten smakosz. Okej, coś nam wyszło, bo to była ta stara. Za dużo soli? Dobra, powiedzmy, że za dużo soli, stary. Okej, dobra, teraz będzie nasz przewspaniały łosoś. Musimy dodać trochę wody najpierw. Dobra, jest 1 litr. Już nie mam gdzie czego stawiać. Mam nadzieję, że tutaj postawię. Okej, nic się nie stało. Teraz 20. 20 soli. No i pójdziemy sobie po dwa ziemniaki. No i lecimy, słuchajcie, z tym koksem. Dobra. I będziemy, podgrzewa się, podgrzewa. No i teraz tutaj nasz filecik. Robimy na minutkę. Czy wy tu się zmieścicie na to? Powiedzmy, takie inne podanie dzisiaj. Dobra, pewnie będzie źle, bo wylałam połowę tego sosu, potem go posprzątam. O jejku, było bardzo źle. O jejku. No. To chociaż temperatura na słuchawkach. No, zdarza się, że to nie wyjdzie. Co tutaj dalej mamy? Zupa pomidorowa. Który to jest ten derper? To jest dla tego derpera. Muszę się postarać, bo to się robi, a to jest to mięcho i ziemniaki. Ziemniaki jak się robiło? Chyba normalnie na 80 sekund się wstawiało. Także nie jest tak źle. Tu są te ziemniaki. Weźmiemy. Aj, to się znowu zrobiło. Znowu nie mogę tego otworzyć. Tu trzeba ustawić. I znowu nie. Tu ziemniaki już pochodzą. Zupa pomidorowa. Dobra, tu się ją, słuchajcie, odgrzać. No i już nie mamy ziemniaków pochłonionych. Także można by lecieć tu. Dobra, słuchajcie, myślę, ja tak gadam i gadam, a wy mi powiedzcie, co wy lubicie gotować. Bo ja pomimo, że prawdziwym życiu nie znam się gotować. Ja gram tylko w gry o gotowaniu.
Bo w prawdziwym życiu to ze mnie noga i uwierzcie mi, że gdyby moja rodzina nie miała Thermomixa, to ja bym wszystkich pogłodziła, nie? Szczególnie dziewczyna. No, ja mam taki swój repertuar 5 dań, które umiem zrobić i tego się trzymam, a z Thermomixem wychodzi mi lepiej. Dobra, nie lubię gotować, ale lubię piec, także no, coś za coś, nie? Dobra, tu każdy jest tam jeden. Jeden. Mocne są te, ale wrzeszczą jak niemożliwe. Dobra, to ziemniaki są już gotowe. Odstawiam sobie. A ile się robi ta... to się robi 90 sekund, czyli minuty 30. To już też mamy przygotowane. Także choć tutaj to zdejmiemy, położymy tu. 90 sekund, czyli minutę 30 nastawiamy z każdej strony. Trzeba zrobić. Tu ziemniaki są gotowe. Wyrzucamy talerza. Wyrzucamy łososia i on sobie tutaj przezimuje. Także poczeka sobie na swoim kolej. Zaraz zupa pomidorowa się zbawi. I posuwamy na tyle. Weźmy talerza. I mamy w takim razie. Tylko 10-50. Zupa pomidorowa jest zrobiona. Wiecie mi, czy tę zupę można odgrzewać tam w tej bo jak widzieliście, mi średnio wyszło. Średnio mało powiedziane. Dobra, te ziemniaki teraz sobie weźmiemy. Ja tylko mam nadzieję, że dzisiaj jednego dania nie będzie, bo jest ono nowe i ja go... O, jeszcze nie umiem robić, gdzie ten ziemniak odpadł. Chodź tu. Kiedy na sanepie tu przychodzi. Jeszcze 27 sekund, tu wszystko jest, ziemniaki są, to jest, tu jest brud, smród, mnóstwo. Posprzątam to potem. U mnie znacie też tak wygląda w normalnym życiu, że posprzątam potem. Dobra, zacznijmy to tak. O, za dużo, za dużo! Przestań! Się. Robimy na tą stronę i też robimy minutę 30. Nie, a my tu znowu walczymy. Czy ty się możesz przesunąć? Nie wiem w ogóle jak umyć ten tutaj. Raz nabrudziłam i teraz już nie wiem tego zmienić na razie, bo to się nie znam, bo nie wiem ile to tam się będzie soli czy czegoś. Czy my tego łososia chcemy? W ogóle która jest godzina? Zobaczmy. Czy tu mi mówi 14.21? O, to jeszcze długo przed zamknięciem. Jeszcze powalczymy. Dobra. Łososia wyjść. I co? No, powiedzmy 4,5. Nie jest tak źle. Co tu się nie podobało? Aha, za mało. Ale ja na ogół nie robię, bo to wszyscy nie robią. O nie. No i to jest coś, czego ja mieć nie chciałam. Dobra, to steka już mamy zrobione. Czerwony ziemniak, sól. Czy my na tych ziemniakach mamy sól? Mamy sól, tak? Wszystko jest gotowe. Sól i potem jest cebula. Trzeba je piec przez 60 sekund. Dobra, to w takim razie bierzemy to i bierzemy tę całą cebulkę. Twój. I tutaj 60 sekund sobie ustawimy, czyli minutkę. A tu stary, ten chyba 12 sekund sobie zrobię. Może zrobimy, tam się robi, to sobie steka też włożę. I będzie dobrze. To jest zrobione, także chodźmy. Na razie nie, na razie nam to małe talerze starczają. Chyba, że jest to stek, to wtedy niestety biorę duży, bo potem już się nie pomieścimy. Z tym też średnio się mieścimy, ale nie jest jeszcze tak źle. Dobrze, tu sobie położymy do wydawania. Co myśmy tutaj jeszcze mieli? Myśmy jeszcze coś mieli. O Jezu, zupę pomidorową.
Dobra, zupę pomidorową. A ona już tu jest. No dobra, to zupę pomidorową wydamy w takim razie. Wydajemy. Już zostało tylko 2 minuty. No i co? No i proszę bardzo, pięknie, żadnego narzekania. I tak ma być. Zupy nie wychodzą. Gorzej z innymi rzeczami. Dobra, a ile ten stek ma się piec? Niech mi ktoś powie. 70 sekund. Ty, potrzebujemy cię teraz tu. Muszę sobie chyba kupić więcej tych zegarków. Dobra, każdą stronę 70 sekund. No i to już nie mam gdzie tego odkładać. Muszę zrobić porządek. Dobra, to sobie włożymy tu. Te sobie też włożymy tu. Tu mogę. Dobra, mogę. Teraz się chciało tam zrobić. Dobra, nieważne, nieważne. To jest to, to jest to, to jest to. No i znowu bym musiała. Nie no, ziemniaki są, ale cebulę można tak pokroić. Także chodź cebula. Pokroimy cię. Trzymaj się. No i ładnie. Cebula pokrojona, można ją zabrać. O, tam Jaden coś robi. Także dobra. Jeszcze 13 sekund. Jeszcze chciałam zobaczyć. Najbardziej nie chcę, słuchajcie, tego, bo to jest nowe. Tu mamy karkówkę, już mamy pokrojoną cebulę. Też byśmy mieli pieczarek, tylko byśmy nie mieli. Okej, dobra. To jest dosyć skomplikowane. To jest pieczarka. Czy pieczarkę moglibyśmy jakoś tak wrócić, więc zaraz pokroimy. Czy to jest? Nie, nic nie ma. To dodamy. Jeszcze to nie wiem, czy to jeszcze. Jeszcze potrzeba jest drugi. No dobra. Mamy steka z jednej, z drugiej strony. Proszę bardzo, rób się, a my pokroimy. To wrzućmy do tego. Na razie nie potrzebne. Pokroimy dziada. Takie mniejsze kawałki. I oni tak powiedzą, że jest źle pokrojone, także mniejsze o to. To są faktyczne, jest. Więc już musimy wydać, no to wtedy się wydały. Lecisz. Dania dnia niedużo żeśmy wydali, a ja się tak martwiłam. O, to był kryterino. 27. Super. No, za mało tego, ale potem zawsze jest, że usmażone źle. Także okej. Okay. O, same zupki widzę. Szybka zupa dyniowa. No to szybka zupa dyniowa i... A nie, barszcz też. Barszcz wystarczy, wystarczy. Tego jeszcze jest. No to zrobiliśmy nowe, tam tylko woda. No i dobra, pięknie. Potrzebuję duży talerz. Duży talerz. No już prawie. Wyciszę. No i powiedzmy, że stekerino, o Boże, jakie to wielkie, jest gotowe. Fuj, te cebule tutaj, Jezu. Cebula to jest chyba przeze mnie najmniej lubiana rzecz na całym świecie. Ja nie jem żadnej cebuli, nienawidzę cebuli. Dobra, to by się przydało dorobić w rybce. Także chodźmy, zróbmy rybę. Już będzie na później. Dobra, ryba to papu tymianek. Tak, tymianek. 5, koperek 7, czarny pieprz 7, tymianek 5. No tu tymianek 5. 4, 5. Teraz, gdzie ja mam koperek. Dobra, jest. To 7, dobrze. I 7, bardzo ładnie. Odłożymy. I czarny pieprz też jest. Nie mogę tego włożyć. 7. No, no cholerka. No i dobra, ryba jest, słuchajcie, zrobiona. Także ryby można. Znowu tam jakieś samochody jadą. Strasznie wkurzający jest ten dźwięk.
Może jak będę miała lepszą restaurację, to przestaną mi tak trąbić. Dobra, ryby można odłożyć. Także odłożymy rybę. Na co ja teraz czekam? Ten stek jest ok. Która to jest godzina w naszej restauracji? 15, to jeszcze trochę. Dobra, stekor, wychodzisz. No i co? Zaraz zobaczymy, co nam powiedzą. Jezu, to jest był pierwszy raz, kiedy tak dobrze dostałam za steka. Kurde. Źle pokrojona cebula. A, walcie. Będę będzie przyjmować. Szkoda mi życia. Dobra, tu są. Nie, i znowu ten łosoś. Dobra. 20. Ja tą solą dużyłam. Znowu się gubię. Dobra, jest. 20. Chyba 22 już trudno. Okej. Tak, tak, te samochody nie że u mnie, tylko w grze, tak? Pamiętajcie, że będzie było. No halo, co ty robisz? Tam proszę włożyć. To się gotuje. No i znowu rybka. Chorze rybka, to masz 60 sekund. No i co? I dajemy sobie minutkę. No i co? Zupy jeszcze mają trochę czasu. Co zaczynamy? Barsz i zupa zimowa. Zupa zimowa to będzie zawsze. Nie mogę się za szybko też obracać, bo wszystko wyleje. Jak na nieszczęście. I potem barszcz. Jeszcze to może to wszystko się robi. Barsz to jeszcze trochę mam. Trudno nie starczy nam na kolejny. Starczy, no nie. No już trudno, ludzie dostaną mniej, nie ma więcej na kuchni, sorry. Dobra, połóż tu. Rozgarniasz niesamowicie. Dobra, żeby się przekładamy. No to już. Musimy coś, no już możemy sobie wydać. Chodźże, zupo, wydamy ciebie. W ogóle mam strasznie dużo, żeby coś z nimi robić. Trzeba jakieś renowacje tej kuchni zrobić, czy coś. No i dobra. No i pięknie. Teraz będziemy mieli w ogóle 5 kwiatów. Zaraz to jeszcze trochę. Mnie. No i coś im znowu nie pasowało. No ale dobra, tam. 4 gwiazdki. To już można nalewać. Przepraszam bardzo, ale... Co? Ja pierdzielę. Co to w ogóle było, nie? Co to za... Co się zrobiło? Nie wiem. Dobra, to są potem potem. Ważne, że się nie robi tej roki. To się nie wydaje, że... To jest wysokowy. Nie będzie przełączać. Jak już chciałam powiedzieć, że mam strasznie dużo czasu na to wszystko, to musiało się... ciągnąć. Coś wydarzyć. Tu ziemniaki już trzeba, bo się zaraz rozgotują. Tu mamy jakiś talerz. Ziemniory, chodźcie tu, obydwa. Teraz to też, bardzo dobrze. Tu się odłożymy i teraz jest szybka zupa dyniowa, która też już jest gotowa. No i dobra. Może ja jednak posprzątam teraz, jak już mam chwilę. Chodźcie tu. No, excuse me. Możesz się ruszać tak zgrabniej. Tak, tak, tak. Tu uwaga, oczopląsze można dostać. Tutaj. Też sprzątny. Okej, okay, dobra. Coś tam z tego wyszło. Weź to odłóż. No i dobra. Już nie wygląda nasza kuchnia tak źle. A, to ma jeszcze czas. Tak się wyzbędziemy. Nalejmy nowe. O Jezu, tutaj ani nie ma chwili na tego, na opanowanie się. Dobra, jest jedno.
1 litr. Także to idzie. To już zostało prawie całe wychlane. No i co tam nasz krytyk zarządzi? Co ci się nie budowało? Za dużo soli. A weź. Miałeś tyle soli, miałeś tyle soli. Nie ma. To teraz ostatnie. Znaczy ostatni, który mamy zadany. Już się boję, co będzie kolejne. Dobra, słuchajcie, to koniec na dzisiaj. Bądźcie. Ja wam, słuchajcie, bardzo dziękuję. Ja sobie tutaj już wszystko posprzątam. Znaczy, możecie te samochody uciszyć, proszę. No i co, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach z tej gry. One się będą pojawiały randomowo, bo tak. Słuchajcie, zatrzymam czas. Bo ja się bardzo dobrze bawię. I mam nadzieję, że wy będziecie się ze mną dobrze bawić. Także, no, słuchajcie, trzymajcie się. Pa, pa!